Teraz Maciek Włodyga na krótko z Krzyśkiem. Jak się okaże, być może to drużyna Mabo będzie miała decydujące zdanie w tym spotkaniu na jego zakończenie. 20 sekund do końca. Maciek Włodyga, długa piłka. Karol doszedł do piłki, ale niedokładnie zgrał z głową do Arka Stępnia. I jednak Darbar chyba te 15 sekund będzie rozgrywał ostatnią akcję tego meczu. Mariusz Piórkowski, Daniel Matwiejczyk, no jak pójdą szybko, to mogą zaskoczyć defensywę Mabo. Daniel Gomulski, lewa noga, strzał zablokowany, nie, pusta bramka, Michał Dudek i gol! Nieprawdopodobne, co on wyczynił w tej ostatniej chyba akcji tego spotkania. Nie strzelał dzisiaj w ogóle, nie miał piłki w dłoniach. Nie był wysoko wysunięty bramkarz drużyny Darmaru, a zdarzyło się to na 5 sekund przed końcem spotkania. Bohater spotkania Michał Dudek, no, może być chyba tylko jeden. Mabo wygrywa to spotkanie 3-2.